Chcę też troszeczkę podpytać o koleżanki, z którymi pani kiedyś współpracowała, między innymi o Beatę Tadle. Jak pani ocenia jej taniec i jej poczynania na parkiecie w Tańcu z Gwiazdami? Szczerze mówiąc, ja mało oglądam telewizję, więc nie wiem do końca, ale słyszę, że sobie świetnie radzi. No jest jedną z faworytek. No tak, coś czuję, że to będzie wygrana, co? Powiem szczerze, ja też mam taką nadzieję. A czy Hannę Lis zobaczymy w Tańcu z Gwiazdami? Nie. Nigdy na pewno? Nie. Dostałam taką propozycję zresztą, żeby zatańczyć chyba trzeci raz w tym roku albo czwarty. No tak, ale teraz, kiedy pracuje pani stricte w Polsacie, no to jakby jest to łatwiejsze. Znaczy nie, no bo mówię, no te propozycje wcześniej były, ale to nie jest do końca chyba mój klimat, to znaczy to nie jest tak, że ja to oceniam negatywnie, brońcie Panie Boże, natomiast nie, ale ja na pewno nie, ale trzymam kciuki za Beatę, bo tak jak sam powiedziałeś, pracowałyśmy gdzieś tam, może nie razem, bo ona była w Wiadomościach, ja byłam w Panoramie wówczas, ale znamy się, lubimy, także mam nadzieję, że jej się powiedzie i że ta kryształowa kula będzie.